Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania następnego druku. To jest w sprawie zbycia działki ze swojej Komisji Infrastruktury, w sprawie zbycia działki 547/5, obręb 12, położonej przy ulicy Krzemionki w Krakowie. Proszę, referuję Pani Przewodnicząca Komisji Infrastruktury. Komisja pozytywnie zaopiniowała zbycie działki 541 obręb 12 przy ulicy o powierzchni 71 metrów kwadratowych przy ulicy Krzemionki w Krakowie celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej jako działki numer 408/541/4 o łącznej powierzchni 501 metrów kwadratowych. Proszę Państwa, to jest stara sprawa od 2009 roku. Wpływały do nas wnioski, co prawda nie dotyczyły dopełnienia działki, tylko na etapie WZB. Myśmy właściwie podjęli trzy uchwały negatywnie opiniujące, nie tylko ze względów urbanistyczno-przestrzennych i architektonicznych, ale przede wszystkim właśnie ze względu na działki, ponieważ projekt, który był przedmiotem naszej opinii, zamykał dojazd i dostęp do sąsiedniej działki. W tej chwili Wydział Skarbu zwrócił się do nas i myśmy to podkreślali właśnie w tych negatywnych między innymi opiniach. W tej chwili Wydział Skarbu właśnie zwrócił się o opinię w sprawie zbycia tych 71 metrów kwadratowych wydzielonych z pasa drogowego ulicy Krzemionki i ulicy Redemptorystów. I po prostu z wniosku wynika, że zainteresowani doszli do porozumienia, że będą komasować te dwie działki 408 i 541 i ta działka 541/5 o powierzchni 71 metrów kwadratowych będzie dopełnieniem do tych dwóch działek. Więc dlatego komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę Państwa, ja oczywiście będę mówił, że dla mnie jest to kontrowersyjne. Nie zależy od wszystkiego. Kontrowersyjne przyłączenie, znaczy sprzedaż tej działki, która została w sposób wydzielona, w sposób dla mnie, że tak powiem, dość niezrozumiały. Ona nie stanowi dojazdu do drugiej działki. Tylko gdyby poszerza w jakimś tam zakresie pierwszą działkę, która została wydzielona na nie wiem kiedy i kiedy została sprzedana przez Urząd Miasta. Nie, ona została wydzielona z pasa drogowego. 541. Potem Pani mogę na z działki 541 i budzetka, która oczywiście budzetki, które były procedowane, to nie mają nic wspólnego z własnością, bo można sobie wystąpić o warunki zabudowy na każdy teren, jak się nie podoba. Natomiast już przy realizacji budowy, czy znaczy uzyskania pozwolenia na budowę, trzeba się wykazać, że to się działa. Więc niezależnie od tego, że oczywiście zgodnie z tym, co myśmy tam kiedyś przy PZ-kach mówili, że to powinna być budowa, powinna mieć utrzymana linia zabudowy z istniejącą linią zabudowy, bo tam było wszystko. No nie, dobrze. No mamy 2007 roku warunki zabudowy, jest ten dokument między innymi, który został wydany i tam zostały powiedziane sprawy i oczywiście zostało
jest rysunek, w którym istnieje jakiś zarys inwestycji, która ma być na tych warunkach. Nic przeczego się tam robi. Ja posługuję się w tym momencie 7 2000 roku. Posługuję się w tym momencie słowem. Jest to tak. No, ale tak zrobiłem. Pani Łęcka, Ja chcę dokończyć. Katia Łęcka nie w 5, nie w 9. Dla mnie to nie w 5, nie w 9. Jakimś trójkątem bermudzkim, ponieważ no, ten trójkąt jest tak dziwnie ustawiony, dlatego go nazywam trójkątem bermudzkim. Nie wiem, do czego to ma służyć, ponieważ nie da się dojechać przez ten trójkącik do tej działki, o której mówimy, że ma służyć, że tak powiem, jak gdyby w poprawie warunków tych dwóch działek, to nie wiem co było. Po prostu dla mnie to jest bardzo niezrozumiałe, ja tego nie rozumiem. I również mieliśmy się na tym pochylaliśmy się na zarządzie i mamy kontrowersyjne spojrzenie w stosunku do podjętej do projektu uchwały komisji zdanie na ten temat. Ja przypominam Państwu, że powinniśmy pamiętać, ja pamiętam, może moja pamięć jest lepsza, ale sądzę, że chyba się w tym momencie chwalił, jak procedowaliśmy projekt uchwały negatywny na ulicy Kawka, dotyczyło to obiektu, który ja w tej chwili numeru nie podaję, ale pana Majera, i tam parę metrów z tyłu mieliśmy ewentualnie zaopiniować do sprzedaży. I warunek jest taki, że nie, bo nie. Dlatego, że nie będziemy sprzedawać jakiegoś tak gruntu, żeby sobie położyć działkę. No ja nie pamiętam nic lepszego, które by tam miało być. No nie mówię o przedniej działce, ale mówię o metrach kwadratowych z tyłu. Tym razem tu, no, że tak powiem, puszczamy kawałek. Ja skończyłem, że to jest moja opinia. Dziękuję bardzo. Bo to jest bardzo istotne. Proszę Państwa, to jest specyficzne miejsce. Ulica Krzemionki niejako ma dwie linie zabudowy. Jedna jest linią, powiedzmy, regularną, uregulowaną przez zabudowę budynkami międzywojennymi. Natomiast właśnie ta działka, która została wydzielona z pasa drogowego, to jest w miejscu, gdzie powiedzmy zupełnie ta droga tej szerokości jest zupełnie zbędna i mało, byłaby nieregularna. I prywatny właściciel działki numer 408 złożył wniosek o WZ-kę i dostosował się do linii zabudowy obowiązujących wedle mapy podziału gruntów. I myśmy dlatego, proszę pana, dali negat z tego tytułu, że powstał dziwoląd, bo tutaj powstałaby ślepa ściana i, proszę pana, i budynek cofnięty. Więc pozwolę sobie zresztą to szkoda do tego wracać. I były jeszcze dwie muzeki. Mało tego, sprawą był zainteresowany Stowarzyszenie Architektów. Był przewodniczący stowarzyszenia wraz z zainteresowanymi właścicielami tej działki. Procesowali się, sprawa oparła się w sądzie i wygrali sprawę, ale nie była rozpatrzona z tego tytułu, że była zmiana na stanowisku referenta w Wydziale Architektury i poszła na półkę i nie była rozpatrzona. Wobec tego złożyli, proszę pana, Wydział Skarbu złożył gotową WZ-kę, prawdopodobnie chciał zbyć tą działkę razem z WZ-ką, żeby osiągnąć lepszą cenę, i to w ten sposób, że odcinała ten budynek, odcinał możliwość dojazdu i dojścia do tej działki tych właścicieli. Wobec tego myśmy zaopiniowali negatywnie i uzasadniliśmy dlaczego. I pozwolę sobie przeczytać króciutko, żeby nie zabierać
w uzasadnieniu tego wydzielenie działek 541 przez 42 przez 1 z pasa drogowego ulicy Krzemienki i te 75 metrów, bo pan się dziwi dlaczego. To jest część ulicy Redemptorystów, bo taki jest podział. I proszę pana, przede wszystkim ukształtowanie terenu. Bo tu jest już teren zielony, niemożliwy do wydzielania działek budowlanych i duża różnica poziomu. Super. I pozwolę sobie przeczytać. Wydzielenie działek z pasa drogowego ulicy Krzemionki w ulicy Redemptorystów i przeznaczenie ich pod zabudowę domu mieszkalnym wielorocznym spowoduje pozbawienie dostępu do drogi publicznej w ulicy Krzemionki do działki numer 408. I myśmy na podstawie tego między innymi dali negatywną opinię. I teraz przyszedł, proszę pana, wniosek i wnioskują o dopełnienie tych dwóch działek tą działką 75 metrów kwadratowych. Widocznie doszli do porozumienia, żeby wytworzyć podział. Boże, ale nie styka się z działką 408, nie będzie żadnego brać. No dobrze, ale proszę pana, we wniosku jest jak było napisane i pozwolę sobie przeczytać, że w związku z prowadzonym w tutejszym wydziale postępowaniem dotyczącym ewentualnej sprzedaży działki numer 541 przez 5 o powierzchni 71 metra kwadratowego celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki i pisze wyraźnie w liczbie pojedynczej nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki numer 408 i 541 o łącznej powierzchni 501 metrów kwadratowych. Przesyłają w załączeniu mapę i tak dalej. No i powyższa informacja niezbędna jest w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ewentualnego zbycia działki. No to dlaczego mamy, że tak powiem, działać na szkodę tych ludzi? Ja tego nie rozumiem. Jeszcze pani Marysiu, rozumiem, że są jeszcze inne głosy zapisane na pani jako osoba referująca, będzie pani miała możliwość jeszcze zabrania głosu. Pani Przewodnicząca, zasadniczym problemem z radiem, mam zdanie tutaj, jest to, że tak naprawdę nie wiem, o czym rozmawiamy. Ja nie jestem członkiem komisji, infrastruktury, więc te dokumenty nie widziałem, ministra nie ma, mam głosować tutaj na tym, tak jak wiemy tutaj do osób. Pani Basia nam nie wyjaśniła tego do końca na tyle, żeby to można było zrozumieć. Pana Tomka nie bardzo, zawsze bardzo ceniłem i zwłaszcza jeżeli chodzi o stare podróby, wydaje mi się, że jest głupi. Ale z drugiej strony pan Tomasz też argumentów nie podał żadnej konkretnej, tylko mówi, że mu wydaje się, więc nie wiem, no tutaj taki mój wniosek jest już po raz kolejny, co Patek też kiedyś o tym mówił, że takie sprawy powinniśmy mieć prezentowane na tablicy, żebyśmy wiedzieliśmy o czym mówimy. Takie sprawy to proszę pana. Po pierwsze, że pan się spaśnia systematycznie mocno. Po drugie, jak pan jest zainteresowany, co będzie na sesji, to są wyłożony porządek obrad 3 dni przed sesją i pan może sobie przejrzeć. I może pan do każdego segregatora wszystkich komisji zaglądnąć i zapoznać. Czy w 3 dni temu ten punkt był w punkcie obrad dla mnie? Czy dzisiaj? Dzisiaj. Więc pani Basiu, bardzo proszę nie mijać się sprawą. Pani nie jest też osobą, która będzie mnie mówiła, czy ja się mogę spóźniać, czy się nie mogę. No, nie spóźniamy się dla swojej przyjemności. Więc bardzo bym prosił. Prosiłbym państwa, żeby odnosić się merytorycznie do punktu. Natomiast co do informacji, co do materiałów. Korzystamy z materiałów, przede wszystkim te, które mają z Wydziału Skarbu. Te materiały są, proszę państwa, do wygląda troszkę Komisji Infrastruktury jest cały czas na półce. I to jest sprawa publiczna. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos do dyskusji? Ja chciałem państwa poinformować. Panie Tomaszu, jesteś w trakcie sesji. Przepraszam. Tutaj czy chciałby pan, żeby zrobić przerwę? Nie, pokazuję, tłumaczę tam, jak wygląda. Nie, po co my szkicować? Proszę państwa, ja chciałem państwu powiedzieć, że na wczorajszym zarządzie omawialiśmy ten punkt.
jako punkt merytoryczny z komisji i też była dyskusja na zarządzie w tej sprawie. Zarząd opiniował tą sprawę negatywnie. Cztery głosy wstrzymujące, jeden był przeciw, ze względu na wątpliwości, o których tu między innymi mówił pan Tomasz, dlatego że ta działka z naszego, to co mieliśmy do oglądania, jakby nie styka się z działką, która miałaby pomóc. Natomiast no, decyzja oczywiście należy do państwa. Ale proszę państwa, ja powiem tak, na początku no musiałbym mieć przerwę, żeby państwu pokazać na goglach, zjechać na mapę, które to jest miejsce. To jest naprzeciw szkoły, liceum czwórki, przy pierwszym budynku, jak jest pierwszy, po drugiej stronie ulicy, ma być przed tym budynkiem, powiem, na gigantycznej skarpie, ma być wybudowana następna inwestycja. Ta skarpa jest praktycznie no, bardzo spała i idzie kilkadziesiąt metrów. Przeznaczmy to. No nie, 20-30 metrów idzie w dół. Do 20 metrów gdzie na pewno. Idzie nagle w dół. I w tym miejscu miałby być zabudowany nowy budynek. Patrzyliśmy również, proszę państwa, na plan. No, na planie jest to pokazane jako który jeszcze nie jest zatwierdzony, a są za nami te plany. I to miejsce jest planowane w przyszłych planach jako mieszkaniowo-usługowe. Nie jako zieleń. Na dzisiaj tam jest teren jeszcze zielony, kawałeczek wolnej przestrzeni, tam jakieś dwa okna, co zwróciliśmy uwagę na goglach, ale podobno samowolnie wykonane, w związku z tym te budynki mają być przylepione do siebie. Oczywiście decyzja należy do państwa. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Panie, nie jestem w tekście uchwały. Tutaj opiniujemy pozytywnie na tą działkę. Natomiast celem uchwały warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej jako działki numer 408 i 547. Tak, jako, tak, ale ja rozumiem, są później właściciele tych działek, tak? Tak. Jak możemy ten uchwały zagospodarowania? Proszę pana, no bo jak nie jest jeszcze zbyta działka na rzecz tego 408, no to tak, i taki jest wniosek. Przecież najpierw musi być opinia nasza, a potem miasto zbyło. Prawda? Wnioskach chciałem państwa poinformować, że kolejna z rzędu mówię. Na wnioskach, które przychodzą z Wydziału Skarbu, nie są podane osoby, które starają się o czy dopełnienie, czy sprzedaż. Jest to objęte siłą ustawy o ochronie danych osobowych. Ale żebyśmy też nie zrobili z tego terenu, to jest czyj teren to jest? Pani. Znaczy nie wiem, jakie jest pani. Ale pani, jeżeli pani Krystyna będzie chciała zabrać głos w tej sprawie, to ja będę. Ja mogę zabrać, bo tak ja uważam, że 500 metrów te dwie działki, jako działka budowlana, to jest działka normatywna. Taki trójkącik z boku, nie wiem do czego on jest potrzebny. No to dojazd. Ale dojazd jest od ulicy Krzemionki. Ale to jest te 75 metrów. I jak ten trójkącik poprawi zamiarę podatkowe? Ja widziałam projekt. To jest działka prostokątna, duża 500 metrów kwadratowych i z boku nagle taki rąk. Bo to nie jest nic. Ani to na rysunku, Krysiu. To na rysunku tak wygląda. A przecież nie ma mówiąc, ta działka z przodu to jest częściowo już zabudowana chodnik. Jest poszerzony chodnik. Dziękuję bardzo. Czy pan radny uzyska informację, jakie zdanie pani radnej? Dziękuję. Nie zawsze jest satysfakcjonujące. Pani nie jest wyjaśniające do końca. To trzeba iść w teren i zobaczyć, jak to wygląda. To inaczej. Proszę państwa, sprawa przyszła drugiego. Jeśli ma być wątpliwa i ma w tej sprawie nastąpić jakieś tutaj aura, że coś jest niewyjaśnione, to możemy ją przełożyć, proszę państwa, na najbliższą sesję. Sesja następna będzie w październiku, w ostatni wtorek też 30, bo do 31 października musimy podjąć uchwały w sprawie zieleni i w sprawie edukacji, jeżeli chodzi o rozdział środków. W związku z powyższym, może w celu rozwiania, ja tutaj do wnioskodawcy przedstawiciela, czy pani przewodniczącej komisji, czy możemy odłożyć tą sprawę do następnej, jeżeli państwo sobie tak nie wiem. Nie, mnie się wydaje, że można przegłosować, będzie nieka, to ale panie radny, ja chcę państwu powiedzieć, że
że pan nie rozumie, że okres można to, żeby się w sprawę zagłębić, przeanalizować, nie rozwiać wątpliwości. Bo jeżeli rozumiem, że rzucamy kasu, że potrzebujemy więcej czasu, a jak mówimy dobrze, mamy więcej czasu, to mówimy, że róbmy dzisiaj. Nie słyszę głosu, w związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy, jeżeli Państwo nie chcecie, bo to jest wniosek, to trzeba to jest wniosek, do głosowania. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 2, to jest projekt Komisji Infrastruktury w sprawie zbycia działki przy ulicy Szemionki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Głosujemy. Przepraszam bardzo. Jesteśmy w trakcie głosowania. 4. Kto się wstrzymał? Jaki mamy wynik? 4 za, 4 przeciw, 9 wstrzymujących. Przepraszam bardzo, ale to pani się policzyła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć było przeciw. Przepraszam bardzo, ja patrzyłem, głos za, a w drugim głosowaniu nie brała udziału, znaczy głos przeciw nie brała. Była za. Nie byłam za. Tak, panie Polku. No to powiesz, że to będzie. Nie, tu jestem świadkiem, że to była za. Znaczy to nie, że to ma znaczenie, bo każdy, że jest podważenie głosowania. Proszę Państwa, 4 głosy za, 4 przeciw. 9 wstrzymujących, stwierdzam, że Rada w tej sprawie nie podjęła uchwały. Czyli jeszcze raz trzeba będzie się pochylić na sprawę. Panie Borku, czuj duch, ale... Nie. Głosowała za i dzielę. Tak, nie wypieram się, nawet widzę, że w związku z tym...